Staram się nie wracać pamięcią ani zastanawiać, co by było, gdyby było. Związałem się z teatrem i praktycznie. No, tylko teatr istniał. 2 maja dokładnie minęło 40 lat pracy w teatrze. Co mnie wciągnęło tutaj w teatr? Wszystko praktycznie. Z jedną z pań, która pracowała w naszym teatrze całe lata, też kilkadziesiąt lat przepracowała, odchodząc na emeryturę, poprosiła, żeby jej pokazać teatr. Bo przychodziła, wchodziła do swojego biura, siedziała, wykonywała pracę, wychodziła i w końcu przed przejściem na emeryturę poprosiła, żeby jej pokazać. Nie miała tej świadomości, że tam za tą kurtyną, że tam za tą scenografią są wyciągi, jest sznurownia, że jest wysoki komin, który ma 16 metrów, że wchodzi się na górę, że ludzie na górze ciągną za liny, podnoszą scenografię, opuszczają scenografię. Często na zapleczu dzieją się, chciałem powiedzieć, ciekawsze rzeczy niż na scenie, ale bywa tak. Na początku pracowałem przez kilkanaście lat jako akustyk. Poznałem tutaj kolegów, którzy jeszcze wcześniej zaczynali na bardzo prymitywnym sprzęcie. Były sytuacje stresujące, kiedy wracałem do domu zmęczony, zdenerwowany, napięty. Rodzina też to odczuwała. Zresztą córka w sposób fantastyczny odbiera moje nastroje. Jeszcze nie zdążyłem dobrze wejść do mieszkania, jak potrafiła już do mnie powiedzieć, co się wydarzyło, co się tam stało. Ale ta różnorodność ludzi, których tu spotkałem, to było to, co chciałbym w życiu dalej. Z każdym potrafiłem znaleźć jakiś wspólny język, w jakiś sposób porozumieć się i często korzystałem z tych możliwości. Stąd te 40 lat między innymi. Nie wyobrażam sobie, żeby we współczesnym świecie zrezygnować z takiego samorozwoju, z tej ciekawości, z poznawania siebie, innych ludzi, kontaktu z taką kulturą wysoką, nie tą tandetną, nie tam zalewem chłamu, który oglądamy w telewizji, w internecie, który w moim przypadku za oknem na beton placu się odbywa. Życie płynie i to, co przed nami, ja chcę odbierać jako coś nowego, coś ciekawego. Dlatego wyobrażam sobie teatr, w którym jest nawet jeden widz, jeden aktor. Mam świadomość, że chcąc utrzymać kondycję psychofizyczną, trzeba swoje szare komórki również ćwiczyć. Kultura jest, tak powiem, przypisana i konieczna, żeby w ogóle żyć, istnieć, myśleć, poznawać siebie przede wszystkim.